Na kalendarzach wtorek 22 grudnia. Witam Państwa ze studia przy ulicy Floriańskiej. Po jednodniowej nieobecności wracamy z dawką codziennych informacji z Gliwic. W tym wydaniu pożegnanie z jarmarkiem świątecznym na rynku, lotnisko ma wypromować miasto, nowe bezpłatne miejsca parkingowe, gdzie i kiedy, o tym zaraz w serwisie. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Na gliwickim lotnisku pojawiło się nowe logo oraz hasło promocyjne miasta Gliwice Przyszłość jest tu. Znajduje się ono na drzwiach hangaru. Od 1999 roku napis wraz z logiem samorządu witają przylatujących gości oraz mieszkańców Gliwic odwiedzających lotnisko. Warunki atmosferyczne i czas eksploatacji spowodowały, że logo na hangarze uległo zniszczeniu. Dlatego miasto Gliwice postanowiło je odnowić. Jak zapewniają władze miasta, efekt promocyjny będzie jeszcze większy, gdy dojdzie do skutku planowana rozbudowa gliwickiego lotniska. Poseł na Sejm z ziemi gliwickiej Paweł Kobyliński opuścił klub Kukiz 15. Rzecznik ugrupowania poinformował, że powodem odejścia były niejasności w oświadczeniu majątkowym 33-letniego polityka. Sam Kobyliński odpiera te zarzuty i twierdzi, że rezygnacja z członkostwa w klubie Kukiz 15 wynika tylko z powodów merytorycznych. Poseł podkreśla różnice w poglądach na temat Trybunału Konstytucyjnego czy też wieku emerytalnego. Nieoficjalnie wiadomo, że gliwiczanin prowadzi rozmowy z klubem Nowoczesna. W piątek mówiliśmy o ostatnich pracach na DTS. Dziś również nie zabraknie informacji dla kierowców. Od wiosny przynajmniej część kierowców odetchnie z ulgą. Jak podaje Gazeta Miejska, wraz z powstaniem skwerku nad tunelem pojawią się nowe miejsca parkingowe. Co ważne dla naszych kieszeni, bezpłatne. Na stropie tunelu będzie 100 miejsc postojowych. Parking będzie bezpłatny, ponieważ zgodnie z przepisami na inwestycji realizowanej z unijnych funduszy nie można zarabiać przez 5 lat od oddania jej do użytku. Na parking będzie można wjechać od ulic Zwycięstwa i Dworcowej, wyjechać od Zwycięstwa. Do świąt pozostały już zaledwie godziny. W miniony weekend można było się oderwać od przedświątecznych przygotowań, to za sprawą jarmarku. W sobotę mogliśmy stworzyć prezenty dla najbliższych. Bombki metodą dekupeż, choinkę z papieru czy zabawki z filcu. Na scenie najpierw pojawił się mały książę, tuż po nim gliwiczan rozgrzał zespół Familia Latina. To jeszcze nie koniec jarmarku. Kramy z potencjalnymi prezentami będą czynne do jutra. W sobotę atrakcji nie brakowało, w niedzielę natomiast gliwicki rynek odwiedziła znana i popularna aktorka i piosenkarka Katarzyna Skrzynecka. Artystka wraz z innymi wykonawcami, takimi jak Dariusz Kordek czy Przemysław Branny, zaśpiewała różnorakie kolędy i pastorałki. Specjalnie dla telewizji Imperium Katarzyna Skrzynecka opowiedziała, jak spędza święta Bożego Narodzenia.
wspólne przygotowania do świąt, wspólne gotowanie według przepisów babci, prababci, takich starych, przechowywanych jeszcze, pisanych piórem i ręką mojej babci na starych, pożółkłych już kartkach. Więc tylko raz do roku na święta Bożego Narodzenia piekę specjalny tort z orzechów włoskich. Przyrządzam uszka do barszczu i pierogi z kapustą i z grzybami, zrobione całkowicie domowo z grzybów leśnych zbieranych jesienią przez mojego tatę i suszonych na kominku, więc to wszystko ma swoją taką specjalną rodzinną celebrację i bardzo się cieszę, że w tym roku moja 4-letnia już córeczka i oczywiście dwójka naszych starszych dzieci, które już mają 20 lat, są dorosłą młodzieżą, ale jednak najbardziej raduje się ta najmłodsza córeczka, że jakby przejmuje te nasze tradycje przygotowań świątecznych, robimy wspólnie pierniczki, smakołyki, piszemy listy lub rysuneczki do aniołka, o czym byśmy marzyli, o jakim upominku na święta. I nawet pies ma zapowiedziane, że jak będzie bardzo grzeczny, to też będzie miał pod choinką upominek, jak co roku. Całość rozmowy w Wigilię po godzinie 16 w świątecznym wydaniu programu Witamy w Gliwicach. I to wszystko we wtorkowym wydaniu wiadomości telewizji Imperium, dostępnej w sieci kablowej Imperium Telekom, po serwisie Sport i prognoza pogody na środę. Dziękuję za dziś i życzę miłego popołudnia.